Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, przyjęcie obietnicy. Misja dzielenia się miłością Jezusa i Jego prawdą z całym światem musiała się wydać niewykonalna małej grupce uczniów. Wyzwanie było ogromne, a zadanie nie do ogarnięcia umysłem. Z pewnością nie przypuszczali, podobnie jak my, że zadanie to zostanie zrealizowane za ich życie. Szacuje się, że w I wieku Cesarstwo Rzymskie obejmowało obszar zamieszkały przez około 180 milionów ludzi. Zgodnie z pierwszym rozdziałem Dziejów Apostolskich, po wniebowstąpieniu Chrystusa w sali na piętrze spotkało się około 120 wierzących. Tak więc na jednego chrześcijanina przypadało 1,4 miliona mieszkańców całego Cesarstwa Rzymskiego, nie licząc innych państw i ludów. Z ludzkiego punktu widzenia nakaz mistrza, by głosić Ewangelię całemu światu, wydawał się niewykonalny. Przeczytaj drugi rozdział Dziejów Apostolskich, jak wylanie Ducha Świętego wpłynęło na misję Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Księga Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Cały drugi rozdział przeczytam. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiący w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż to wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jako prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może oznaczać? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z jednastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadomo, dodajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatnie dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą i starcy wasi śnić będą i nawet i na sługi moje i na służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze, na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby, dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów.
Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiążawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie pozostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, powiedziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skarżenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co my teraz co wy teraz widzicie i słyszycie, albowiem nie Dawid wstąpił do nieba. Powiada bowiem sam: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Nieże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskano zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzebne. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie przymnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Rezultaty były zdumiewające. Kościół chrześcijański doświadczył eksplozji liczebnej. Dziesiątki tysięcy ludzi przyłączyło się do kościoła w krótkim czasie. Przesłanie miłości Jezusa zostało w ciągu jednego pokolenia zaniesione do najdalszych zakątków imperium. Pliniusz Młodszy, namiestnik rzymskiej prowincji Bityni, współcześnie północna część Turcji, napisał około
110 roku naszej ery do cesarza Trajana, któremu doniósł m.in. o oficjalnych przesłuchaniach, jakie przeprowadził w celu wykrywania chrześcijan i skazywania ich na śmierć. Wielu bowiem wszelkiego wieku, wszelkiego stanu, nawet płci oboje, pociągani są do odpowiedzialności i będą, albowiem nie tylko po miastach, ale po wsiach nawet. I w łościach zaraza tego zabobonu chrześcijaństwa się rozpostarła. Ten cytat jest bardzo wymowny. Wyraźnie poświadcza, że w krótkim czasie chrześcijaństwo dotarło do wszystkich warstw społecznych, nawet w najdalszych rzymskich prowincjach. Niespełna 100 lat później, około 200 roku, Tertulian, rzymski prawnik, nawrócił się na chrześcijaństwo. Stwierdził wtedy, że prawie wszyscy obywatele należą do chrześcijan. Opis zamieszczony w Dziejach Apostolskich historią ożywienia Kościoła zaangażowanego w wydawanie świadectwa o swoim Panu. Duchowe ożywienie zawsze rodzi zapał w wydawaniu świadectwa prawdy. Dzielenie się Ewangelią jest naturalnym efektem wewnętrznej duchowej przemiany. Jezus powiedział do uczniów: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Im bliżej podążamy za Chrystusem, tym bardziej podzielamy Jego troski. Jeśli w niewielkim stopniu jesteśmy zainteresowani dzieleniem się Jego miłością z bliźnimi, to może tak być dlatego, że idziemy za Nim. Trzymajmy się z daleka. Trzymając się z daleka, i potrzebujemy osobistego, duchowego ożywienia. Dziękuję.